Siemanko, witam w mojej kuchni, a konkretnie w kolejnym odcinku z serii Pyszne Inspiracje. Po tym charakterystycznym wstępie chyba nie muszę przedstawiać mojego kolejnego gościa. Piotr Ogliński. Siemanko! Siemanko! Dziękuję, ładnie ci wyszło moje przywitanie. Właśnie. Układ rąk? Dokładnie. Charakterystyczne? Jedna ręka idzie w lewo, na dół, druga do góry i mówisz siemanko! Właśnie dobra. Tak. Dzisiaj prawdziwie męskie gotowanie, będzie ryba i będzie mięso. Co wolisz? Ja oczywiście wolę mięso, widzę, masz tu fajną tak polędwiczkę wieprzową. Oba te dania połączymy sosem porowym na bazie sera kremowego Hochland ze szczypiorkiem i z cebulą. Lubisz? Oczywiście. Do tego kilka jeszcze fajnych dodatków i powiem ci, że będzie naprawdę mega, bo taki sos porowy możecie wykorzystać nie tylko do przygotowania polędwiczki albo ryby, ale też na przykład do krewetek albo do kurczaka. Ja lubię takiego do kurczaka. Makaronu. O. Bardzo uniwersalny. Dobra, bierzemy się za gotowanie. Zapraszamy. I co? Przyszła pora na pora. Tak jest. Dobra. To co? Kroimy. Pokaż, jak ale się kroi. Ale duży port. Tutaj jest cała ta ziemia. Tak jest. Więc wkładamy go do jakiejś miski z wodą albo płuczemy go w ten sposób, bo ważne jest to, żeby wypłukać cały piasek. Nic się nie chrupało w zębach. To jest najgorsze, co może być. Dobra, ty kroisz, już umytego pora. Tak jest. A ja tutaj roztopię masło klarowane. A ja pokroję pora w takie, o, taką dziwną kostkę. Dobra. A ty mi powiedz teraz, internet czy telewizja? Internet? Czemu internet? Telewizja? No miałeś tam jakieś przygody telewizyjne. Cały czas mam. Więc jakby wiesz, masz już doświadczenie i tu. Zaczynałeś oczywiście od internetu. Oczywiście, od YouTube'a. Tak. W przeciwieństwie do ciebie. Dokładnie. Ty zaczynałeś w telewizji, a później przeniosłeś się na YouTube'a. Dobra, do pora też dodamy sobie troszkę soli. To co, posiekać ten czosnek, nie? Tak jest. Ja właśnie lubię, uwielbiam taki zapach świeżego pora. Fajny, chrupiący. Smażonego na maśle. Dobra. I teraz potrzebujemy to sobie przysmażyć jakieś 8 minut, myślę. Podlewamy teraz śmietanką. Dawaj. Hop. Tak jest. Dobra, teraz poczekamy, aż to się nam delikatnie zredukuje, a my dodamy sobie sera kremowego Hochland. Z cebulą. Ze szczypiorkiem i cebulką. Tak jest. Tak więc dodajemy, bo to nam zagęści nasz sos. Proszę, dodatkowo działaj. Doda nam smaku, prawda? Oczywiście, że tak. Zobaczcie, jaki mamy gładki, aksamitny, kremowy ten sos. Spróbujmy go. Tak tutaj. Jest. Idealny. Już nic nie trzeba dodawać. Oczywiście, że nie. Tutaj ten szczypiorek tak fajnie podbija. Słuchajcie, to jest też przepis na szybkie, gotowe danie. Jeżeli nie macie pomysłu, zróbcie sobie taki sos, dorzućcie makaron i gotowe tak naprawdę. Polędwiczka wieprzowa, czyli musimy usunąć wszystkie tutaj niedoskonałości. Tak jest, one by nam się zaczęły kurczyć pod wpływem ciepłej temperatury gorącej. Dokładnie. Polędwiczka wyczyszczona, teraz na patelnię ląduje masło, duży ogień. Chcemy ją mocno i dobrze przysmażyć. I tak przygotowaną polędwiczkę wsadzamy na to jest patelnię. Pożądany dźwięk przez dokładnie. Nas. Dokładnie, słyszysz to? Tak jest. Idealnie. Teraz z każdej strony sobie obsmażymy, zamkniemy pory i włożymy ją do piekarnika. Piekarniki też mamy ustawione? Tak jest. Pięknie. 190 stopni. Gotowe w kuchni. Polędwica jest gotowa. Zobaczcie sami, jaki ma piękny kolor. I tak przygotowaną polędwicę wkładamy do piekarnika. A w tym czasie Damian pokaże wam, jak przygotuje fantastycznego sandacza. Tak jest. Mamy dwa fileciki z sandacza, troszkę soli, pieprzu troszkę i ja ci obtoczymy. Powiem, że to jest najlepszy przepis na taką rybę. Ja nie lubię dodawać żadnych przypraw mocnych, charakterystycznych, bo lubię czuć smak prawdziwej ryby. Masło klarowane, proszę bardzo. Wrzucamy na patelnię, rozpuszczamy. Taka rybka też nie potrzebuje długo, około 3 minut myślę z jednej strony. W tym czasie akurat dojdzie nasza polędwiczka. To co, wrzucasz je? Tak jest. O, pięknie. Smażymy od strony skóry najpierw, i patrzcie, żeby nam się ładnie skórka przyrumieniła. Sandacza zdejmujemy.
A ja się zajmę jednym z dodatków, czyli marchewki. Przekrawam je sobie na pół i proszę bardzo. Pieprz. Chcesz soku z pomarańczy? Masz? O, pięknie. Ja właśnie lubię takie połączenia. Pomarańcza. Genialnie. Czas na pire z batatów. Tu już mamy je ugotowane, więc proszę bardzo. Czyli honory ubijaj. Oczywiście. Ja muszę robić najcięższą pracę. Po troszkę masła. Masło możesz dodać trochę więcej. Te bataty, ja tak. Takie... Te bataty są gorące, więc fajnie nam to masło się zacznie roztapiać. Pieprz. I co? Nakładamy? Tak, przyszedł czas na wykładanie. Tak jest. Polędwiczka, bataty i sos porowy. O, piękne. Popatrz. Tak punkt. Jest. Delikatna. Tak jest. Idealnie krucha. Tak jest. Będzie się idealnie wpasowywać razem z sosem. Bo ja już nie mogę się doczekać, kiedy zjem. Sandacza? Tak. Dobra, a ja nałożę pire z moich batatów tutaj. Pyszna polędwiczka. Ten sos porowy. O tak. Ten sos idealnie komponuje się do naszej kruchej polędwicy. Nasze dania są już gotowe. Tak jest. Zobacz, Damian, ja przygotowałem kruchą polędwiczkę na pire z batatów. No i do tego serowo-porowy sos. Który znalazł się także na moim daniu razem z sandaczem i pieczonymi marchewkami. Więc to, zaraz zabieramy się za jedzenie. Oczywiście. Tymczasem tak. Bardzo Ci dziękuję, że zagościłeś w mojej kuchni. Dziękuję za to wszystko, za te piękne dania, za super inspiracje. A Wy piszcie w komentarzach, które danie Wam się bardziej podoba. Czy jesteście za moją polędwiczką? Czy za moim sandaczem? Także bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojej kuchni. Cieszę się, że mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tutaj wspólnie coś pogotujemy. A Was zapraszamy do kolejnego odcinka po pyszną inspirację. Do zobaczenia.